Jestem ekonomistą, a wielu z was pewnie wie, że ekonomia to nauka ponura. Tak przynajmniej została nazwana w XIX wieku. Dlatego dzisiaj będzie ponur. Zapraszam was na pierwsze z trzech nagrań dotyczących pasji. Będę mówił o pasji i będzie ponuro. Dzisiaj o tym, dlaczego tak naprawdę nie chcemy mieć pasji. Podążaj za pasją, żyj z pasją, bądź człowiekiem pełnym pasji. Życie bez pasji jest smutne, złe, męczące. Pasja jest bardzo istotna w twoim życiu, dlatego powinieneś ją znaleźć, szukać i żyć nią. Te banały są powtarzane wszędzie. Od akademii kończących szkołę, za chwilę będą, aż po różnego rodzaju przewodniki po tym, jak znaleźć pasję i być człowiekiem, który jest przepełniony pasją. Mam w sobie jakąś taką nieufność wobec spraw, które są powtarzane bardzo często. Wiecie, jak to jest, to pewnie wielokrotnie słyszeliście, że niektóre stwierdzenia stają się prawdziwe, dlatego że są często powtarzane. Wydaje mi się, że w tym przypadku może być podobnie. Przyjrzyjmy się tej pasji. Czy naprawdę jest tak, że powinniśmy jej szukać? Zacznę od tego, że słowo pasja pochodzi od łacińskiego słowa passio, oznaczającego ni mniej, ni więcej, tylko cierpienie. To nie jest przypadek, że tytuł filmu nakręconego przez Mela Gibsona, wiecie, ten sequel o Narodzeniu Chrystusa, tak naprawdę nazywał się Pasja. To nie jest przypadek, że obrazy przedstawiające cierpienie nazywają się pasją. Oprócz tego, że pasja oznacza cierpienie, oznacza również silną namiętność. Coś, co nami porusza, coś, co nami kieruje, coś, co nas pociąga. Dlatego taki facet, który się nazywał Kartezjusz, powiedział kiedyś, że należałoby w takim razie unikać pasji, ponieważ silne namiętności sprawiają, że przestajemy racjonalnie myśleć, przestajemy ufać rozsądkowi, przestajemy zastanawiać się nad argumentami. Pasja to jest coś, czego należy unikać. Tak przynajmniej mówił nam Kartezjusz. I może jest tak, że większość z nas po prostu słucha Kartezjusza i jemu podobnych. No bo jak wielu z nas ma pasję, jest owładniętych pasją? A jak wielu z nas ma wytłumaczenia, dlaczego nie mamy pasji? Istnieje ich bardzo wiele. Może pierwszym powodem tego, że nie mamy pasji w życiu, jest po prostu lenistwo. Jeżeli posiadanie pasji oznaczałoby dla mnie ciężką pracę, jeżeli posiadanie pasji oznaczałoby wczesne wstawanie, jeżeli posiadanie pasji oznaczałoby, że muszę włożyć więcej wysiłku w to, co robię, to może po prostu tego nie chcę. Wydaje się to słabym argumentem, ale gdyby się nad tym zastanowić, to tak może być. Bardzo możliwe jest, że tak naprawdę my nie chcemy mieć pasji, chcemy po prostu wychodzić na ludzi ciekawych, zainteresowanych czymś, ale nie chcemy niczego poświęcać. Bardzo łatwo znajdujemy racjonalizację do tego, żeby nie szukać pasji. No bo wyobraźmy sobie, co by było, gdybym nagle zmienił zawód. Przecież to nieracjonalne. Tyle już zainwestowałem, tyle się nauczyłem, tyle fajnych rzeczy zrobiłem i nagle to porzucę. Wielokrotnie słyszę też od studentów: no, ja tak naprawdę wybrałbym coś innego, studiowałbym coś innego, ale to, co mnie pasjonuje, nie daje pieniędzy. A zatem mamy znowu powód. Zarabianie pieniędzy może nie iść w parze z pasją, dlatego porzucam pasję dla zarabiania pieniędzy. Albo ja sobie uświadomiłem to, że długo już studiuję i powinienem jednak robić coś innego. Ale mama chyba by mnie zabiła, gdybym porzucił studia. No i w ten sposób dochodzimy do tego, że znajdujemy argumenty mówiące nam, przemawiające za tym, żebyśmy tej pasji w życiu nie znajdowali. Bo po co? Po co? Jestem głęboko przekonany, że większość z nas tak naprawdę nie chce pasji, tylko chce czegoś, co nas pobudza, czegoś, co nas zainteresuje, czegoś, co jest miłe. Chcemy
dodatku do naszego życia bez ponoszenia żadnych kosztów związanych z tym dodatkiem. To ma być nasze życie z pasją. Dlatego jak już szukamy pasji, to takiej, która nie będzie nas zbyt dużo kosztować. Kiedy czytałem sobie strony internetowe na temat pasji, tam się często pojawiało takie szybko przechodzenie do zainteresowań, hobby. Tymczasem pasja to nie hobby, to nie zainteresowanie. Pasja jest namiętnością. W takim razie, jeżeli przyjmiemy, że pasja jest namiętnością, to musimy sobie uświadomić, że kiedy mówię, jestem tym zainteresowany albo lubię to robić, nie jest jeszcze pasją. Podobną namiętnością jest miłość, szczególnie kiedy mówimy o tym pierwszym etapie, etapie zakochania, zauroczenia, zachwycenia się drugą osobą. Teraz wyobraźcie sobie, że oświadczacie się drugiej osobie i mówicie: wyjdź za mnie, jestem tobą zainteresowany. Jakby ci to powiedzieć, raczej zostaniesz singlem. Problem z pasją jest jeszcze taki, że ludzi, którzy naprawdę są owładnięci pasją, często postrzegamy jako dziwaków. No weźcie takiego Sokratesa. Faceta, który miał pasję w dążeniu do prawdy. Chodził sobie po tych ulicach ateńskich i zaczepiał tych biednych ludzi, zadając im pytania, po czym wykazywał im niewiedzę. Wyobrażam sobie, że gdybym ze 2-3 razy go zobaczył, nawet gdyby mnie nie zapytał, następnym razem unikałbym spotykania Sokratesa. Świadomie unikałbym chodzenia po ulicach, gdzie tenże się pojawia. Dziwak. Inny przykład. Czytałem biografię Jobsa. No przecież to jest tak niemiły facet. Był tak męczący człowiek. Ja jestem normalny. Ja nie jestem taki jak on. Jestem miły i ludzie mnie lubią. Tak. To jest pasja. Pasja, która sprawia, że przez innych jesteśmy postrzegani jako dziwni ludzie. Oczywiście możecie pomyśleć sobie, no tak. Łatwo mieć pasję, kiedy jest się filozofem albo zarządza się firmą, która ma miliardowe dochody. Łatwo jest mieć pasję, kiedy nas na to stać. Ale zauważcie, że są wśród nas ludzie, którzy jednak tą pasję znajdują i się jej poświęcają. Tylko pytanie, czy stać nas by było na to samo. Uwielbiam znajdować ludzi, którzy podróżują rowerem. Wiele historii jest mniej więcej takich samych. Ktoś decyduje się sprzedać dom, porzucić pracę, po to, by podjąć ryzyko i wyruszyć w podróż. Podróż dookoła świata. Podróż po biegunie. Podróż od Alaski po ziemię ognistą. To są pasjonaci, ale oni ponieśli koszty. Oni zdecydowali się zrobić coś, na co wielu z nas nigdy się nie zdecyduje. To jest pasja. Gdzieś widziałem takie hasło, które bardzo dobrze odpowiada temu, o czym mówimy. Albo grubo, albo wcale. A zatem, bez względu na to, ile razy obejrzysz sobie motywacyjną mowę Steve'a Jobsa ze Stanford University, nieważne, ile razy podejmiesz próbę znalezienia pasji w swoim życiu na podstawie strony internetowej, która mówi o tym, jak zrobić to w 8 krokach, nieważne. Tak naprawdę nie chcesz znaleźć pas. Tak naprawdę nie chcemy znaleźć pas. Zainteresowanie, hobby, owszem, ale pasji niekoniecznie. Z tym was dzisiaj zostawiam, no i zapraszam na kolejne 2 odcinki poświęcone pasji. Wtedy może będzie trochę bardziej optymistycznie.